października Ostrudzianie byli świadkami wyjątkowego widowiska. Na scenie amfiteatru wystąpił światowej sławy chór Aleksandrowa. Zespół został założony w 1928 roku. Od tego czasu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych chórów na całym świecie. W jego skład wchodzą sekcje baletu, orkiestry oraz oczywiście śpiewu. Każdy występ to popis talentu ponad 130 osób. Chór repetuje sam. Soliści sami, orkiestra sam i balet, a na końcu to 4 godziny codziennie, a wszyscy razem repetujemy godziny. Występ w Ostródzie jest częścią jesiennej trasy koncertowej. W Polsce artyści wystąpią w 9 miastach, a następnie udadzą się w turnę po całej Europie. Chór Aleksandrowa zainaugurował nowy sezon kulturalny w Ostródzie. My tak inaugurujemy sezon. Państwo pamiętają, że rok temu rozpoczynaliśmy od Górnego C. Zostało się to za sprawą Divy for Rent z Alicją Węgorzeską. A w tym roku no po prostu już majstersztyk chór Aleksandrowa. Na początku swojego istnienia chór Aleksandrowa liczył zaledwie 12 osób. Z czasem liczba ta zwiększyła się do obecnego stanu. W ich repertuarze znajduje się ponad 2000 utworów, od pieśni żołnierskich, narodowych, po muzykę sakralną, patriotyczną i współczesną. Ostrudzianom 6 października dostarczyli wielu wzruszeń za sprawą wykonania piosenki Czerwone Maki pod Monte Cassino. I poszli szaleni za rządzi, i poszli za dzień jak się. Dimitr Bykow w chórze występuje jako solista. Za swoją 20-letnią działalność otrzymał tytuł zasłużonego artysty Rosji. Dla niego śpiewanie w chórze Aleksandrowa to rodzinna tradycja. Tu pracuje ze mną mój ojciec. Ja już pracuję tu 20 lat. Jak można było gdzie iść, jeżeli nie do chóru Aleksandrowa? 6 października pogoda nie rozpieszczała i dała się we znaki zarówno artystom, jak i widzom, którzy zasiedli w ostródzkim amfiteatrze. Pomimo wysokiej ceny biletów na widowni zasiadło blisko 2000 widzów.